Spodziewaliśmy się, że będzie ciężki, twardy opór tutaj w Bydgoszczy i tak było. Nie było to najlepsze i najpiękniejsze spotkanie w tej rundzie z naszej strony. Cieszą te trzy punkty. Styl troszeczkę mniej, ale wszyscy już chyba myśleli o tej przerwie, która przed nami miesięcznej. Cieszymy się z pozycji lidera i mam nadzieję, że po przerwie podtrzymamy naszą pasję. Co twoim zdaniem zadecydowało o tym pierwszym secie, o porażce w tej pierwszej partii, bo prowadziliście dość długo do prawie drugiej przerwy technicznej. To są niuanse chyba, prawda? No tak jak pan sobie zapytał i odpowiedział, także może pan tak nie powiedzieć. A w drugim secie? Wysokie prowadzenie, 21, skąd się wzięło? Nie pamiętam dokładnie teraz, skąd się wzięło. Myślę, że z naszej dobrej gry, z naszej dobrej zagrywki. Kilku udanych bloków i błędów atakujących drużyny przeciwnej. No, tak, mieliśmy trochę więcej szczęścia w tym meczu, zwłaszcza w trzecim secie i w końcówce czwartego. Rozpocznę od gratulacji dla Pawła i całego zespołu. No myślę, że tak jak Paweł powiedział, dla nas najbardziej boli to, że nie najlepiej grająca dzisiaj Zaksa pokonała nas za trzy punkty. Nie umieliśmy tego wykorzystać i zostajemy z niczym. No, niestety nie byliśmy pierwszą drużyną, która urwała cokolwiek w Zaksie i gratulacje przede wszystkim dla przeciwnika i mam nadzieję, że ta przerwa dobrze zrobi nam i będziemy walczyć dalej, ponieważ przed nami te równie ciężkie mecze po tej przerwie i zrobimy wszystko, żeby się dobrze przygotować do dalszej części sezonu. Dziękuję. Ja jestem strasznie zadowolony z tego wyniku. Założyliśmy sobie tak przed meczem, żeby zakończyć tą naszą rundę, wygrywając ten mecz i to się udało nam. Udało poprzez naszą dobrą grę. Bardzo dobrze zagraliśmy tutaj na zagrywce. Obawialiśmy się pierwszego tempa przeciwników, odrzuciliśmy ich od siatki i trochę łatwiej nam się grało na piłce, na skrzydłach. Także mówiłem chłopakom, że ten mecz w trakcie był wyrównany, często odrabialiśmy straty i tutaj potrzebna była cierpliwość i ta cierpliwość była. I pewność tego, co robimy. I to było widać dzisiaj na boisku. Także po dobrym meczu wyjeżdżamy z Bydgoszczy z kompletem punktów i odpoczniemy trochę od siatkówki. Dziękuję bardzo. Gratulacje dla wszystkich chłopaków za, myślę, tak jak tu Krzysiek powiedział, dosyć dobry mecz, bo myślę, że kibice byli zadowoleni, gdzie jest może oprócz tego drugiego seta, gdzie ta gra jakaś taka była rwana, szczególnie z naszej strony i praktycznie bez historii. Natomiast pozostałe trzy sety, no to dużo wymian, dużo obron, wybloków, także taki mecz dla kibica to myślę fajna gratka, szczególnie, że wieczorem po pracy można przyjść i obejrzeć dobre widowisko. A jeśli chodzi o naszą grę, no to mówię troszeczkę, tak jak tutaj Paweł powiedział, może szczęście. Ja myślę, że przegraliśmy ten trzeci set w taki siatkarski bardzo sposób, no dwa bloki w końcówce. Także gratuluję Zaksie takiego poczytania w ostatnich dwóch akcjach. Byliśmy w takim dosyć trudnym ustawieniu i Zaksa to na pewno wykorzystała. Trzeci set praktycznie wyrównana walka przez całego seta. Punkt za punkt, no tam najdalej na dwa punkty Zaksa odjeżdżała, my goniliśmy. No i w końcówce wykorzystała Zaksa swoją szansę. Także gratuluję jeszcze raz, a chłopakom dziękuję za to, że podjęli walkę i no pokazaliśmy w sumie niezłą siatkówkę.